Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak wydała zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do przeprowadzenia naboru na to stanowisko powołana została komisja konkursowa, której przewodniczącym jest Andrzej Jabłoński, wicestarosta powiatu ostrowieckiego. Warunki dotyczące uczestnictwa w konkursie zostały w sposób precyzyjny określone. One wynikają z ustawy o promocji rynku pracy i zatrudnieniu, także to jest regulacja prawna. Oczekujemy zainteresowania. Do niezbędnych wymagań kwalifikacyjnych kandydatów należy m.in. wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy. Cała procedura wynika z porządkowania spraw kadrowych zgodnie z obowiązującą literą prawa i naprawą niektórych instytucji, tak żeby to, co historycznie zauważamy z ostatniego okresu, było uregulowane w sposób tak jednoznaczny. Od 3 lat w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim pełniącą obowiązki dyrektora tej placówki jest Małgorzata Kocjan. Według wicestarosty jest to zbyt długi okres, a konkurs powinien być już dawno przeprowadzony i rozstrzygnięty. Uważam, że takie rozwiązania, one mogą następować tylko, przecież prawo dopuszcza, ale tylko w określonych i spowodowanych czymś sytuacjach. Tutaj można sobie wyobrazić, że mamy do czynienia na przykład z długotrwającym zwolnieniem lekarskim dyrektora, czy z jakimiś innymi sytuacjami życiowymi. Natomiast nie może to być regułą, bo jeżeli spojrzymy na jednostki powiatowe, to praktycznie rzecz biorąc była to powtarzalna sytuacja. To jest rozwiązanie jak najbardziej krytyczne. Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy będzie dwuetapowy. Aplikacje kandydatów będą przyjmowane do 17 grudnia. W pierwszym etapie wymagane jest, żeby sprawdzić wymogi formalno-prawne wynikające z ogłoszenia. Natomiast w drugim etapie będą przeprowadzone rozmowy z poszczególnymi kandydatami i na podstawie przeprowadzonych rozmów, zgodnie z zarządzeniem, komisja do pani starosty rekomenduje 2 wyłonionych przez siebie przedstawicieli, którzy będą już w ostatnim, że tak powiem, elemencie wynikającym z procedury naborowej pozostawieni do ostatecznej decyzji starosty ostrowieckiego. Nazwisko nowego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim poznamy prawdopodobnie do 10 stycznia 2019 roku.